Będę musiał chyba tutaj trygier na obornik powiększyć, bo cały czas zbiorę tutaj ten obornik i dosypuję. O, teraz już chyba przestało dosypywać, ale co będziemy musieli, tylko muszę chyba na kartce sobie napisać, żebym coś takiego zrobił. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Prowizorka. Dosyć długo prowizorki nie było, a obiecałem, że będzie. No, tak to nieraz jest. Co my tutaj sobie robimy? Obornik sobie wywozimy. Znaczy, próbujemy. Znaczy, chciałem zrobić to na automatach, ale w tym błocie automat po prostu nie daje rady. I muszę to zrobić ręcznie, ale też sobie już w międzyczasie przywiozłem tutaj piasek i mam zamiar tutaj zrobić porządek wreszcie. Mówiłem, że to zrobię poza YouTube'em, ale kurczę, tak to jest. Mogę sobie mówić, a później jest trochę inaczej. Zobaczcie, no nie ma bata, żeby na automacie coś takiego tutaj zrobił tutaj ten ciągnik, no bo niestety takich rzeczy to nie ogarniam za bardzo. Tylko tak. O, dobra, ruszył, bo już chyba pełno mam przyczepę, tylko że się ślizgał. A, no bo to 15 ton tutaj jest. To może miał problem ze wystartowaniem. Dobra, on sobie tam poleci, będzie robił co ma robić. Ustawiony jest dobrze, tak więc spokojnie. My tutaj sobie jeszcze ogarniemy tutaj ten. Dobra, wysypiemy to. Ogarniemy sobie jeszcze tutaj ten dojazd do tej płyty obornikowej, bo tu jest masakra. Tam już nawet zacząłem troszeczkę rozsypywać, ale podjechał znowu, no to musiałem przerwać. To sobie zrobimy i później pojedziemy z dojarką, bo dojarka dojechała już wreszcie, tylko jeszcze sobie tak. Jak ja tutaj będę wysypywał? Chyba tyłem podjedziemy. Podjedziemy chyba tyłem, a może na bok, zobaczymy. Tylko że jak na bok, to ja tam nie dojadę chyba nawet. Boję się zakopać. Chyba tyłem sobie podjedziemy. Tylko ja sobie, o, coś takiego zrobię. I tutaj trochę mało. Znaczy nie, mogłem jechać tam w tą drugą stronę, ale dobrze. Tak, spróbujemy. Tylko żebym te koła tam w błoto. O, już wchodzą. Za bardzo nie weszły. To może się później. O nie, przyczepa nie zapada się tak bardzo jak ciągnik. Dobra, Ctrl I, tylko sprawdzimy jeszcze na którą stronę. A, widzicie. To na tył trzeba by dać. I wysypać troszkę tylko. O, to całe poszło w błoto, tam nawet nie widać, że piasek był. No nieźle. Ja chyba to za mało tego piachu przywiozłem. Dobra, to najgorsze jest zrobione, teraz tylko szybciutko tutaj, bo już widzę, dwunastka czeka. A, to jest dosyć ciekawe, jak wjadę sobie na przykład tutaj, zobaczcie. O, teraz nie. A może dlatego, że za daleko jest. W każdym razie powinien wyskoczyć taki monit, że dwunastka jest zablokowana. Przynajmniej tak mi się wydawało. Zaraz zobaczę. O, właśnie, bo tu jest jej trasa. Dobra, to jeszcze sobie to skończymy tutaj. Szczerze mówiąc, musiałem jeszcze jechać po jedną przyczepę piasku, bo za dużo było po prostu tego błota i za dużo mi tam poszło, ale tutaj już jest elegancko. Zaraz ten wał gdzieś odstawię, później go posprzątam. Mam tu jeszcze jakiś ciągnik? Dobra, jest 60, ale ona wału to nie podniesie za bardzo. A tu i tak będzie jeździła ta. Będzie obornik ładował, to sobie na samym końcu, jak będziemy zjeżdżali, to pojedziemy z wałem. To muszę go odstawić w takim miejscu widocznym, żebym nie zapomniał o nim. Podłączymy sobie jeszcze obciążnik. Włączę tutaj automat, żeby mi ładował ten obornik. I lecimy z dojarką, bo muszę dojarkę na budowę dostarczyć. To mi od razu ją wstawią, bo tak to będę później sam się musiał męczyć. Generalnie już na budowie jest. A, jeszcze jedna wiadomość. W poprzednim odcinku taki byłem podjarany, bo niby sprzedałem. Znaczy, nie byłem tak do końca podjarany, ale w sumie wydawało mi się, że udało mi się sprzedać tą działkę. No ale tak to nieraz jest, że na samym końcu nie da się jej sprzedać. Tak więc nie sprzedałem niestety tej działki. A może to i lepiej, bo te 150 tysięcy w moim mniemaniu to jednak troszeczkę za mało. Jedynie co mi się udało, to jeszcze dogadać się z tą firmą, która buduje, i ostatnia rata, ta która 250 miała być, została podzielona na dwie. 150 zapłaciłem, a zostanie ostatnie 100 tysięcy, to dopiero zapłacę po żniwach. Mam 310 tysięcy.
No zobaczymy. A, kiszonkę, kiszonkę zaraz zaczniemy sprzedawać. Dobra, teraz muszę odpalić. Dobra, odpalić kurs, tylko zaraz zobaczę, bo tych kursów jest już trochę. Dobra. Krowy. Czekajcie. A, całe szczęście, ja nie wrzuciłem dodatków, ale się wystraszyłem troszkę. Teraz sobie odpowiedni tryb weźmiemy, ten tryb. Zaraz zobaczę. A, dobra, muszę zobaczyć, gdzie tu jest początek. Dobra, początek jest tutaj. Są trzy punkty. Raz, są trzy parkingi. Dobra, jest. Wszystko powinno być ok. Też jeszcze sobie tylko puścimy to i zobaczymy, czy tutaj rzeczywiście jest wszystko ok, bo może się okazać, że coś jednak nie jest ok. Ale zobaczymy. Ja sobie wysiądę z tego ciągnika, będzie on jeździł. Chyba załapał. Zaraz zobaczymy jeszcze pełny, cały cykl jeszcze tutaj prześledzę, bo nie jestem do końca pewien, że to jest ten dobry, bo dwa kursy tu zrobiłem na świnie i jeden chyba nie za bardzo był dobry. Zresztą tam były tylko na dwa parkingi, na dwa stopy. Dobrze, chyba będzie dobrze, mam nadzieję, one się nie rozbiją. Cofnie teraz jeszcze. Jak cofnie, to zrobi cały cykl, to już będzie git. Dobra, dobra, dalej, dalej. Chyba... Dlaczego on tak, aż tak daleko jedzie? Tak, tak ustawiłem? A, dobra. Wraca, to już chyba zaczyna... Nie, jeszcze nie zaczął chyba nowego cyklu. O, dobra, teraz zaczął nowy cykl, bo tam widziałem, od razu koła mi skręcił, to zaczyna nowy cykl. No i generalnie to będzie wszystko ok, chyba. Dobra, będzie wszystko ok. Dobra, te więc tutaj maszyny sobie będą same robiły i o to chodzi właściwie. To biegnę teraz na gospodarstwo, bo tam przywieziono mi ten... tą dojarkę, którą już dawno temu wywiozłem. Znaczy, no, poszło do serwisu. Dobra, tu będzie wszystko działało. Dobrze to? Dobrze, dobrze. Uwierzcie mi, ta dojarka naprawdę jest ciężka, tak więc... no, jak my tam wywoziliśmy ją, no to wtedy się tam działy cuda i trzeba ją dosyć dobrze osadzić. Ona jest tak ciężka, że ona się generalnie nie przesuwa już na tej lawecie, ale trzeba ją dobrze usadzić, ponieważ jak ją troszeczkę środek ciężkości pójdzie w lewo albo w prawo, to po tej stronie siadają albo na lewo, albo na prawo te koła. Dobra, jelczem sobie polecimy. Jelczem sobie polecimy. Tu jest jelcz. Tutaj jeszcze z drewnem jest, tak? Żebym dobrze go... A, dobra. Że nie ma wózka, bo chciałem to na wózku też wieźć tamtą tą dojarkę, ale chyba nie najlepsza byłaby... Nie najlepszy byłby pomysł. Dobra, lecimy. To podłączyć musimy. Tą dojareczkę lecimy na gospodarstwo, ale... Znaczy tam do krów. Tyle tylko, że... Wiecie co? Niech się tutaj robi. Ja sobie tego podłączę. Aha! Czochradło. Ale jedno jest tylko. Dałbym sobie rękę uciąć. No może nie rękę, ale palec, że... Do serwisu to dwa czochradła pojechały. A tylko jedno wróciło. Musiałbym obejrzeć ostatni odcinek, ale takie mam wrażenie, że to jedno czochradełko teraz jest tylko, a były dwa. Nie wiem w ogóle, czy słowo takie jak czochradło istnieje. Jeżeli nie, no to tutaj widzę słowotwórstwo poziom ekspert. Dobra, to czochradło może... Dobra, może do... Nie, dobra, gdzieś tutaj sobie położę. O, leżeć mnie tu. I tak będę musiał kupić jeszcze więcej tych czochradeł. Bo obora dosyć duża jest teraz, więc więcej będę potrzebował. Dobra, tutaj jest to wszystko, ale ten jelcz usiadł, z daleka widać. No, to jednak waży, naprawdę, waży ta dojarka jest naprawdę bardzo ciężka. Dobra, lecimy sobie, jeszcze odpalę tutaj sobie orkę, bo tutaj na 14 jest obornik teraz rozrzucany, to Waltry odpalę, niech sobie tam orze, żadnego tam cosplaya, nic nie będę ustawiał, zwykły pracownik to też zrobi dobrze i będzie fajnie. Nie ma sensu aż tak za dużo tych cosplayi tam ustawiać. Zresztą nawet nie ma zrobionego cosplaya, podejrzewam na 14, bo tam jest na tym polu bardzo mało cosplayi było ustawianych. Dobra, gdzie jest ten pług? Tutaj jest pług. I polecimy.
Ten case to już naprawdę musimy go sprzedać. On jest bardzo drogi w tym momencie. On ma bardzo dużo godzin już tutaj przepracowanych i koszty utrzymania tego case'a są niesamowicie duże. Będę musiał go sprzedać. Teraz mam 12, to. Ale i tak będziemy coś kupowali w zastępstwo. Tylko coś niedrogiego. Nie stać nas za bardzo. Dobra, duże inwestycje poczyniliśmy. Chciałbym jeszcze troszeczkę pól dokupić. Bo ja najpierw myślałem, że ten bizon. Kupiłem, miałem tyle pól, żeby ten bizon po prostu ogarnął, ale bizon spokojnie to wszystko ogarnia. Teraz już nawet zaraz go. No może nie, nie, może po odcinku sobie puścimy i bo tam owiec trzeba już mucić, bo już jest późne lato, tak więc spokojnie, można już z tym zrobić. I teraz tak, tutaj puścimy go. Może z drugiej strony, czekajcie, gdzie tu jest? Tu jest nawiezione już, co nie? Tu jest nawiezione? Tak wygląda, jakby było nawiezione, a tu? Tu nie jest nawiezione, dobra. Tutaj dwunastka cały czas nawozi, ale jeszcze, bo to jest jednak kawałek, bo to jest dosyć długa droga, żeby on tutaj dojechał. Żeby ta dwunastka dojechała, dobra, okręcimy sobie jeszcze ten pług, bo tak dziwnie wygląda. W ogóle nawet opuść, obróć, B. Dosyć długo już, no jeszcze tak, pod spód. No dobra, jakoś tam mu się udało. To pole właśnie wymaga orki. Zresztą tutaj wcześniej myślałem, że nie potrzeba aż tak dużo orek, a jednak, bo tam było kupione kilka pól takich mniejszych, tak więc one wymagają orki i te pole też wymaga orki. Dobra, nie, chciałbym tak w miarę prosto go ustawić. Będzie to prosto? Chyba tak, zobaczymy. I tu zwykły pracownik poleci, nie będę kombinował z cosplayami. Jakoś tak powoli jeździ. Aha, poczekajcie, chyba mam. No tak, musimy podnieść troszeczkę. Dobra, tempomat, bo on troszeczkę tak za wolno. Chociaż to ja mówię, no jak się jeździ na automatach, się włącza cosplaya, czy tam pracownika, to generalnie czy on tam powoli może sobie jeździć i będzie też fajnie. Dobra, teraz tak, lecimy tutaj i tu będziemy musieli. Nie wiem, czy ten Jelcz sobie da radę. Kurczę, ten czepo jest naprawdę bardzo nisko, teraz widzę. Żebyśmy tam nie zahaczyli o coś. O, ten, bo to Jelcz. O, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Co tu jest? Jakaś nierówność. Ty, bo rzeczywiście, tutaj to podwórze nie jest równe, ale dlaczego takie coś mu wyskoczyło, to nie mam pojęcia. Będę musiał później sprawdzić. Dobra, to nie przejeżdżałem przez te coś, bo się na pewno tam zawiesimy. To niby to wygląda na równe, ale to nie jest równe. Tutaj ta powierzchnia. Ja się boję, że zahaczę i kurczę, będzie katastrofa. No bo to po prostu Jelcz, on mocno przysiadł. Mogłem przyjechać tym Volvo, co tam stoi, wypożyczone. No dobra. Mam nadzieję, że dojedziemy. Jak przejedziemy przez przejazd kolejowy, to tam generalnie będzie już wszystko ok. Dobra, jeszcze sobie odpalimy wszystko, co. Tutaj nic za bardzo nie można odpalić. Można? Jest tu jakiś kogut z tyłu? Dobra, jest. Jeszcze tutaj powinna być taka opcja. Jakieś chłągiewki, coś takiego. Road train on. Dobra, tak? O, proszę bardzo. O, to jeszcze nawet szerzej jest. Ja nie wiedziałem. No dobra. Ale zobaczcie, jak te koła usiadły fajnie. Dobra, lecimy. Tylko to musimy jechać powoli teraz. Ciekawe, czy ja czasami ruch nie wyłączyłem. Znaczy, on jest chyba włączony, ten ruch. Chyba sobie wyłączymy ten ruch, bo to może być później nieprzyjemne. Nie wiem, czy ja tutaj dojadę z tym. Tu, jak widzicie, bizon już sobie stoi. I tutaj owiec wypadałoby zacząć mucić, ale musiałbym ciągnika mu jeszcze tutaj ogarnąć, żeby mu to odwoził. A tam, czekajcie, co jest na gospodarstwie? Jest case. No to w sumie tak. Dobra, tutaj przejadę przez ten przejazd. Może się zach. Oj. Ale miałem farta. Dobra, to resztę drogi to już na spoko jakoś dojadę, ale tamty miałem farta. Tutaj na tej budowie to teraz się fajnie już dzieje. Ja widzę, jakie sprzęty porządne już stoją. Chodzi o to, że będzie dach teraz kładziony. Jeszcze ostatnie te belki były też dzisiaj kładzione. Wcześniej wykorzystywali
do tego ten mój dźwig, ale no przy dachu to już muszą być naprawdę. To musi być sprzęcior, zobaczcie, jaki ma ramię długie. Ono jeszcze nawet na całości nie jest wyciągnięte, ale wystarczy tylko tyle. Ja sobie tutaj zaparkuję. Oni mi ściągną tą dojarkę, bo w sumie dogadają się, że z tą lawetą i z tym jelczem to sobie pojedziemy też. I ja wcześniej mówiłem, że to jest wypożyczona Volvo. Nie, to jest Scania wypożyczona. Będziemy tutaj elementy będziemy dach przewozić, o najprościej rzecz ujmując. Dobra, jakoś udało mi się dojechać z tą dojarką. I wierzcie mi się, oj, ale się mnie gdzieś tutaj zbugowałem. I kurczę, cała jest, dobra. Co oni tutaj robią? Jak to wygląda? No i widzicie, teraz tylko ja tam nie mogę wchodzić, bo nie jestem upoważniony. Tu jest taka plakietka. Nieupoważniony wstęp zbroniony. Jestem inwestorem tylko, a natomiast tylko przeszkoleni pracownicy mogą tutaj być za tym płotem. Ale kurczę, sprzęcior jest niesamowicie. Ja myślałem, ja wiedziałem, że oni będą tutaj, z rana wiedziałem, że oni tutaj będą robili akcję właśnie z tym dźwigiem potężnym. Ja myślałem, że oni ten płot będą musieli rozbierać, jak go zobaczymy, jak on podjechał. A on sobie cyk, 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 bach i zaparkował tam. A przecież jest bardzo długi, tyle tylko, że ma przednią oś, dwie przednie i dwie tylne osie ma skrętne. To on sobie normalnie tutaj zaparkował. Bez krępacji. Fakt, że długi jest, ale w zakręty wchodzi elegancko normalnie. Nie ma tam jakichś dużych problemów. No i tak widzicie. Nie będę tam wchodził, bo tak jakoś nie za bardzo mi teraz. Tam mogą na mnie pokrzyczeć. Jak ich nie było, to tutaj sobie wchodziłem. Ale widzicie, już konstrukcja stalowa już jest praktycznie. Jeszcze tylko tak dookoła te obejmy będą musiały być robione. Tam już jest wszystko wymurowane elegancko w środku. Teraz tylko położony będzie dach. Oni planują to skończyć dzisiaj. Bez kitu. Planują to dzisiaj skończyć. Jest 9 i będą do samej nocy będą tutaj rać. Zostanie tylko dach, ściany, ale że to wszystko metalowe jest, tak więc to szybko pójdzie im. I to generalnie będzie tyle, jeżeli chodzi o ich robotę. Ja resztę muszę sam zrobić, czyli chociażby bramy i tam takie inne mniejsze elementy, to będę musiał sam to zrobić. No ale wybrałem taką najtańszą opcję. To, co ja sobie mogę zrobić tutaj, to ja zrobię, ale resztę to musi być specjalistyczna firma. No jak widzicie, obora naprawdę będzie no niesamowicie duża. O, naprawdę jest duża. No ale to ja mówiłem, w tej serii krowy po prostu mają. Są najważniejsze. Jeszcze się zastanawiam, czy nie wejść w lucernę. Może będziemy lucernę tutaj dla krów kosić. Może coś takiego będzie. Dobra, ja jeszcze muszę spadać stąd, bo oni tutaj jeszcze obgadują sobie jakieś plany śmieszne. Muszę to, o, to muszę zaciągnąć. Muszę zaciągnąć to na ten, na BGA, bo tam trzeba będzie kiszonkę sprzedawać. I tutaj już nie mam TMR-u, a TMR-u nie mam dlatego, że nie mam kiszonki, czyli kiszonkę będę musiał przywieźć tutaj na przyczepie, żeby zrobić TMR-a, tylko że ładowarz jest teraz zajęty. No, to będziemy musieli poczekać, aż tam obornik się zrobi, ale i tak muszę jechać, tam 60 zostało u świn. No dobra, to 60 polecimy. Się wydaje, że to już ostatni rozrzutnik tam na te pole poleci. O, dobra. To sobie za nim pojadę. Bo ja teraz polecę tą przyczepę postawić na BGA, żeby tam kiszonkę załadować. Żeby tego nie przestrzymać teraz. Tą przyczepę postawię na BGA. Pojadę z nią na BGA. Tam już jest jedna przyczepa. U, kurczę, jaka tu nierówność. Ale poszedł jak dzik ta 12. Ja pierdziu. Jak zakręt zebrał, to. Ale pod górkę to już nie jest tak chłopciu. O, już zdycha pod górkę, no niestety, ale to jest 15, ten rozrzutnik jest dosyć duży. Ja go wziąłem tak trochę na wyrost. Z racji tego, że Ursus,
Profity też, no i fajny ten rozrzutnik jest. Wziąłem go troszeczkę na wyrost, no bo w przyszłości będzie tutaj więcej tych pól jednak, nie? O, teraz z górki pójdzie mu. Dobra, tam już powinna być chyba jedna przyczepa z tego. O dobra, widzę z daleka. Ale poszedł z tej góry, ja cię kręcę. Ja, nieźle. Ciekawe czy ten zakręt nie wejdzie. Mogłem troszeczkę zmniejszyć prędkość, bo tutaj... Nie, on się nie powinien przewrócić. No ale to też z cosplayami wiele osób narzeka, że coś tam się dziwnego dzieje. Ja generalnie zawsze to mówię, że to trzeba myśleć. Tak naprawdę jak się robi kursy, trzeba po prostu myśleć, co tam... O, ale poszedł zakręt, dobra. Dobra, całe szczęście. O, całe szczęście, że tutaj... Ale nie, to jest tak ustawiony ten kurs, że gdyby tutaj te auto podjechało wcześniej, to by po prostu ten ciągnik się zatrzymał. I ustąpiłby pierwszeństwa. Dobra, tak więc sobie lecimy. Podczepimy sobie, ile tu jest tej kiszonki, bo to też jest ważne, ile tej kasy będzie z tej kiszonki. Mam nadzieję, że troszeczkę będzie. Jest tutaj, aha, i poza tym następne już robię. Następną będę robił kiszonkę, bo tamta już łąki, obydwie łąki są już gotowe. Przy czym, tak jak wcześniej wspominałem, jedna łąka będzie na siano, a druga będziemy właśnie tam robili kiszonkę. Tylko zobaczę sobie jeszcze na sam koniec, ile tutaj tego jest. 260. Uuu, panie. Tylko wezmę sobie tak dwie przyczepki. Może nie, może nawet więcej niż dwie przyczepki. Weźmiemy trochę więcej. Dobra, tą jedną to sobie nie. Czekajcie, wysiadam. Nie. A, już wszedłem do kabiny, bo tu jest ta animacja wchodzenia do tego, do ciągnika. To nie jest fajne. Czasami jest fajne, a czasami nie. Dobra. Cyk, do ciągnika. Podczepimy sobie tą drugą, tą pierwszą przyczepę odciągniemy. Podstawię tą drugą. Lecę zaraz z tym, z tą kiszonką na gospodarstwo tam do krów. Bo na 10.30 jedziemy sobie już z dachem. Znaczy musimy najpierw jechać po ten dach. Później jak to przywieziemy, to odpalę sobie jeszcze żniwa. W tym sensie, nie, nie będę chyba robił oddzielnego odcinka, chyba że jakiegoś live'a na prowizorce. Ale z drugiej strony bruzda jest teraz ważniejsze jak gdyby, jeżeli chodzi o live'owe sprawy, tak więc bruzdę raczej odpalimy sobie na live niż na prowizorkę. A prowizorkę sobie ogarniemy poza to wszystko. Dobra, jest. Kiszonkę też. Kiszonkę, jeżeli chodzi o kiszonkę z trawy, to ja mam tam wszystko w cosplaye ustawione, to samo osiano. To jest tylko kwestia, żeby... 12 jest zablokowana. Pewnie ten, na polu tam z Waltrą się gdzieś spiknęły. Dobra, ja ten odcinek będę kończył, mam nadzieję, że wam się podoba. Spodobał ten odcinek, troszeczkę dzisiaj znowu cosplaya, ale tak jak mówiłem, na tym odcinku bardzo dużo jest cosplaya, używamy. Tak więc, no dzięki temu możemy ogarnąć to wszystko, bo jest coraz więcej tych rzeczy do ogarnięcia, ale dzięki cosplayowi to wszystko, wszystko jakoś działa. Tutaj takim żywym przykładem tego, że cosplay cały czas działa, jest na przykład ten monitor, który wyskoczył, że 12 jest zablokowana. Najprawdopodobniej gdzieś jest w okolicy Waltra i po prostu Waltra blokuje 12. Ale takie rzeczy to jest na cosplayu rzecz oczywista. Ciężko przewidzieć wszystkie szczegóły. Dobra, ja ten odcinek kończę. Teraz już naprawdę przyrzekam, że tej prowizorki będzie więcej, ponieważ bruzda już zostanie troszeczkę bardziej tak live'owo i weekendowo raczej, a prowizorka po prostu będzie jej więcej. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek z tej serii już niebawem. Naprawdę niebawem. Pozdrawiam.